Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Autentyczność. Wiecie, mija już ponad 2 lata, odkąd zacząłem robić kontemplacje. Dzisiaj wpadłem na pomysł, że będziemy kontemplować autentyczność. Myślę, że to jest dosyć ważny koncept. I nawet muszę wam przyznać, że ciężko jest uwzględnić w swojej głowie, w swoim własnym słowniku używanych słów, świadomość tego, że autentyczność jest koncepcją. Wiecie, co to oznacza? Oznacza to tyle, że autentyczność znamy tylko i wyłącznie z koncepcji. Znamy tylko i wyłącznie z wyobrażenia tego, czym ta autentyczność jest. Jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, na dobrą sprawę nie musimy tłumaczyć sobie tego, czym ta autentyczność jest. Intuicyjnie wyczuwamy, czy ktoś jest autentyczny, szczery, otwarty. Wyczuwamy to. Nie musimy jakoś intelektualnie tego analizować. Więc wychodzi na to, że koncepcja autentyczności ma w sobie szereg jakości, które występują poza naszym logicznym rozumowaniem. No bo pomyśl sobie teraz o tym, po czym rozpoznajesz to, że ktoś jest autentyczny? Po czym rozpoznajesz to, że ty jesteś autentyczny? Odczuwasz to jakoś w sobie? Odczuwasz to jako uczucie w swoim własnym ciele? Jako jakąś sensację, myśl, emocja? Czy jest to pewnego rodzaju sens spójności na linii tego, co ktoś mówi, jak się zachowuje? Jak opowiada o sobie, jak opowiada o otaczającym go świecie. Obserwując osoby, które masz wokół siebie, to gdy czujesz ten sens spójności, że dana osoba nie zakłamuje jej rzeczywistości na linii ja, świat, moje uczucia, moje doświadczenia, to co było, to co będzie, to co jest. Zaczynasz ufać takiej osobie. Zaczynasz wyczuwać jej wiarygodność. I to jest, myślę, że bardzo ważne, jeżeli chodzi o autentyczność, bowiem nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, czym ta autentyczność jest, bez tych cech jakościowych, które dodają autentyczności jej własny aromat. Bo jeżeli ja mówię tobie autentyczność, masz w swojej głowie jakiś schemat poznawczy, jakiś model, jakąś koncepcję. I teraz zaczynamy ją rozbrajać, zaczynamy ją rozpakowywać. Bo gdy ja mówię autentyczność na samym początku, zaczynając tą kontemplację, daję tobie taki prezent. Daję tobie taki pakunek, który możesz otworzyć i zobaczyć, co jest tam w środku. Zobaczmy, co jest tam w środku. Zobaczmy, co jest tam głębiej. Mamy wiarygodność, mamy spójność, mamy poczucie autentyczności. Zastanówmy się nad tym, co wyróżnia osoby autentyczne? I co takiego trzeba zrobić, żeby być autentyczną osobą? Przede wszystkim autentyczność wyróżnia prostota. Jeżeli jesteś osobą autentyczną, jeżeli widzisz osoby autentyczne, to osoby te są zazwyczaj bardzo proste.
Nie mam tutaj na myśli, że są głupie. Nie mam na myśli tego, że zachowują się w jakiś lekkomyślny sposób. Mam tutaj na myśli to, że ich sposób wyrażania siebie i ekspresji siebie jest bardzo prosty, jest bardzo naturalny, jest bardzo spójny na linii ciało, uczucia, emocje, myśli i zachowania, tak jak mówiłem wam wcześniej. I to daje nam taki sens klarowności, że bardzo łatwo jest nam zrozumieć tą osobę i mamy taki głęboki sens połączenia z tą osobą. Gdy ktoś jest autentyczny, bardzo łatwo identyfikujemy się z taką osobą. Dlaczego tak jest? Ponieważ rozpoznajemy w tej osobie samych siebie. I to jest, myślę, że mega super istotne, bo jest to czynnik, który sprawia, że osoby autentyczne bardzo łatwo budują relacje z innymi ludźmi. Bardzo łatwo stają się, mógłbym powiedzieć, takimi osobami, na których możemy polegać i mamy takie poczucie, że możemy na nich polegać. I mamy również takie poczucie, że te osoby nas nie skrzywdzą, nas nie wykorzystają. Mamy takie poczucie, że możemy się przed nimi otworzyć i nie zostaniemy odrzuceni. Wiecie, ta kontemplacja jest dla mnie mega super istotna, ponieważ ja sam osobiście odkryłem, że bycie szczerym, naprawdę bycie szczerym, wręcz radykalnie szczerym i bycie autentycznym, to są najlepsze praktyki duchowe, jakie w ogóle istnieją, jakie można w ogóle nazwać praktykami duchowymi, jeżeli w ogóle można to tak nazwać, ponieważ głębokie przyznanie się do swojej własnej prawdy i głębokie przyznanie się do własnych subiektywnych doświadczeń i pozwolenie sobie na to, żeby to uzewnętrznić, sprawia, że stajemy się mega spójni właśnie na linii uczucia, myśli, doznania, emocje, zachowania. I daje nam to sens wewnętrznej spójności, takiej ulgi. Jeżeli zastanawialibyście się kiedyś w swoim własnym życiu, czego tak naprawdę chcecie, to uwierzcie mi, że tego chcecie. Chcecie mieć ten sens wewnętrznej spójności i takiej emocjonalnej ulgi, wynikającej ze świadomości tego, że możecie być sobą. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie można zrobić w swoim własnym życiu, czyli po prostu być sobą, ponieważ musisz to bycie sobą rozwinąć. To jest podchwytliwe, ponieważ my zawsze jesteśmy sobą. My w każdej jednej sekundzie naszego życia jesteśmy sobą. Ale zawsze jesteśmy tacy sobą, jacy jesteśmy i bardzo często to bycie sobą jest bardzo mocno uwarunkowane, jest bardzo mocno niedojrzałe. I właśnie w procesie duchowego dojrzewania i wzrostu oczyszczamy nasz umysł ze wszystkich śmieci, programów, złudzeń oraz iluzji, tak aby mogła przemówić przez nas nasza esencja. Przy czym to przemawianie przez nas po prostu się dzieje, bo na dobrą sprawę nie ma niczego, co miałoby przemówić przez ciebie, poza tobą samym. Więc wyróżnia się tutaj taki głęboki sens połączenia do czystej świadomości, czyli do obecności, tworząc taką przestrzeń do tego, aby mogło się wyrazić to, co może się wyrazić. I to jest równoznaczne z rozpuszczeniem granic oraz rozpuszczeniem oporu, czyli między innymi lęku przed tym, aby spojrzeć tam do środka i rozpakować ten prezent i zobaczyć jego zawartość i pozwolić sobie, żeby zobaczyć tą zawartość i ją zbadać po swojemu.
I to jest to, co wyróżnia naprawdę autentyczne relacje, gdy mamy dwie osoby i one są bardzo głęboko z sobą związane, bardzo głęboko połączone, to wyróżnia się tam właśnie sens otwartości oraz autentyczności i takie poczucie, że jedna osoba może spojrzeć tam do środka i druga osoba może spojrzeć tam do środka, tak? I te dwie osoby mogą wspólnie eksplorować zawartość ich świadomości, ich autentyczności. Autentyczność bowiem jest dokładnie tym samym, co świadomość. Jest dokładnie tym samym, co prawda. I choć te koncepcje mogą wydawać się wam odmienne, to w pewien sposób one wyróżniają poszczególne części nas samych i tego, co możemy wyróżnić w naszym ludzkim doświadczeniu, ale rdzeń zrozumienia tych zagadnień pozostaje zawsze taki sam. Czym jest autentyczność? Autentyczność jest gotowością do przyznania się do tego, kim naprawdę jesteś. I gdy przyznasz to sobie, to jeszcze będziesz musiał trochę popracować nad sobą, aby dojrzeć. I to będzie właśnie ta spójność na linii uczuć, twoich zachowań, twoich myśli. I gdy naprawdę przesiąkniesz aromatem świadomości, to będzie tak promieniować od wnętrza twojego bycia, będziesz naprawdę nie do podrobienia człowiekiem. Naprawdę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.